Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Agresy Tosiak i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku kolejne obrządki w hodowli królików. Znów zrywanie zielonki, akurat to podstawa karmienia. No bo każdy wie, kto hoduje króliki lub się tym interesuje, że króliki bardzo lubią zielonkę, szczególnie mlecze, koniczne, lucerne. Ale w dzisiejszym odcinku kieruję się tylko mleczami i koniczyną, ponieważ lucerna była skoszona, to się wysiała na trawie, ale już bardzo szybko odrasta, więc za tydzień może będzie już do zrywania ta lucerna, bo już jest naprawdę wysoka. To ja może już przechodzę do odcinka, ale zanim to, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępnijcie innym. Oraz zapraszam na kanały Farmer z Wielkopolski, Mati Farmer V2, Jarosław Sankiewicz, Dziewczyna ze Wsi i Bartolix. Serdecznie zapraszam na te kanały. Linki macie w opisie. A ja już przechodzę do zrywania. Może zacznę standardowo od mleczy. Akurat tych mleczy tutaj jest dużo. Już tutaj za oborą. Mogę nawet brać tak dużo, prawie krzakami, ale krzakami tak nie rwę. Bo w krzakach są też młode listki. Po prostu ja wyrwam te większe, a te mniejsze po prostu zostawiam. Może przejdę bardziej tutaj, bo tutaj są większe te liście. Widziałem gdzieś tutaj. O, są tutaj. Te większe liście takie powrywać. Będą rosły młode. Tutaj poukładam. Tu też jest za mną taki krzaczek. Tego mleczu. No to już uzbierałem dla pierwszego królika, to dam. Myślę, że tej szarej samiczce, która chyba jest kotna, bo coś tam wyczuwałem, jak ją trochę pomacałem, to nie za dużo, żeby jej mocno nie stresować. To tak minimalnie wyczułem, jakby coś tam miała takie kulowate coś. Więc może będzie się kocić. A jakoś tak przeczytałem w internecie, nie wiem czy to jest do końca prawda, że króliki, samice robią gniazda jakoś tak tydzień przed wykotem. Więc się zobaczy, czy będzie się kocić, czy nie. O, tutaj w tym miejscu jest bardzo dużo tych mleczy. Możecie sobie sami zauważyć. O! Tutaj dosyć sporo już jest narwane. Jeszcze z tej strony. O! O, tutaj są jeszcze takie większe. Nie wiem, czy tutaj też jest taki mlecz wysoki, ale napiszcie sami w komentarzu, czy to się daje królikom, czy nie. Takie już jakby dmuchawce, tak? Jak to mówią niektórzy. Coś w tym stylu. Napiszcie w komentarzu, czy dajecie, lub powinno się dawać to królikom. No i uzbieraliśmy już dla samca. Ja już tutaj położę ten środek od ściany kiszonki. I wezmę te suche takie, bo one tego nie zjedzą. O.
O, coś w tym stylu takie. Dobra. No i teraz będę zbierać już trzecią, ostatnią porcję. To jest już takie mniejsze, to może pójdę bardziej naprzód tutaj. O, są tutaj jakieś. Chyba widzę. Teraz nie wiem, czy są takie duże. Dobra. Wrócę tam, trochę tutaj się zacznę. Bo tu są też takie większe te mlecze. Akurat słońce też dzisiaj świeci znowu. Tak. Znowu ten upał jest, bo dochodzi 30 stopni. Ja tak nazywam to upałem. No nie wiem, czy to dawać, czy nie. Napiszcie w komentarzu, czy takie dmucha chcę właśnie dawać. Ja tam do końca nie wiem, bo jestem dopiero początkującym, jeśli chodzi o hodowlę królików. O kaczkach już co nieco wiem, aczkolwiek jeśli chodzi o króliki, to jestem taki cały początkującym. Pierwszy raz dopiero mam hodowlę królików, nie to, że miałem już jakąś. Ale uczę się, po prostu uczę się, bo chcę rozwijać się hodowlę. To jest po prostu moja pasja i chcę się na tym uczyć. No dobrze, to teraz jak już, odłożę, to będzie porcja dla samca. O, i jest ładnie. Teraz tej koniczyny trochę pozrywam. O, tutaj jest sporo koniczynki. Już koniczynkę powinna się ucinać tak jak lucerna, ale przy sobie aktualnie teraz nie mam noża, więc nie mam jak. Tutaj jest jeszcze koniczyna taka większa. O. Tam też nie zbieram tak z tamtej strony tak dużo, bo tam są, się wydaje, że jest taka duża koniczyna tam. Ale to po prostu... jest tylko, no... Jest taka młoda i ona dopiero dorasta. To niektóra. Tutaj trochę z korzeniem wyrwałem. O. No dobrze, to widzimy się przy klatce. No i takim to, moi widzowie, akcentem zakończę. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał słoneczkiem i udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanały, które wymieniłem na początku tego odcinka. Już dałem tej szarej samiczce i pozostałem królikom. Więc linki macie do innych kanałów w opisie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!